Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Oto oczywiście Rastropolis i widzimy się w bardzo dobrym dla mnie momencie. Co prawda moja bezklikowa, cicha, idealna myszka do nagrania nie powróciła, ale przynajmniej naprawiłem drugi monitor. Więc spokojnie mogę znowu komfortowo kontrolować nagranie i wszystko. Ale bez zbędnego gadania, dzisiaj budowniczy. A zagramy nim... Niech będzie w losowym miejscu. Nadal nie chciałbym jeszcze, wiecie, zwiększać tego. Może następna rundka będzie już ze zwiększonym, chociaż na pierwszy poziom czy coś, zobaczymy. Ale póki co właśnie budowniczy, losowe miejsce i zobaczymy, czy Fabryka Skorpionów dzisiaj okaże się kluczem do zwycięstwa, czy może jednak niestety nie. I powiem szczerze, trzymam kciuki, żeby to jednak nie był las. Bo nie ukrywajmy i nie okłamujmy się. W lesie karta specjalna nie jest szczególnie przychylna budowniczemu. Dobra. Zobaczmy, co tu mamy przy okazji. Fosa, dobra, czyli nie. Nie ukrywam, fosa nie jest moim zdaniem niczym sensownym i nie będę brał fosy. Przynajmniej jeszcze teraz, wiecie. Później może będę jeszcze to odwoływał i w ogóle, ale no. Na obecny moment mówię, bez fosy będzie bezpieczniej. Wolę jakieś, wiecie, lepsze budynki stawiać, okej. Śpierent, zboże. I tak, serek. Sytuacja jaka? Pikerat czy strażnicy? No, pikerat bije tyle samo, ale jest wytrzymalszy. Dzięki, gro. Po prostu zawsze wiesz, jak mnie zadowolić. No cóż, zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze za chwilę. Przy okazji jesteśmy na terenach, gdzie zdobywa się stone skin, więc... Chyba wiadomo, jak to się skończy, postaram się po prostu zrobić wielki oddział pikeratów czy czegokolwiek tam innego i... porozstawiać potem stone skina. Ale też, żeby nie było, nie ma zamiaru go brać przede wszystkim czy coś, bo jednak... No prawdziwa potęga będzie ze skorpionów, którego non-stop się zmienia, uły. I w ogóle... Poziom przywódcy albo stone skin. Oczywiście, że poziom przywódcy. Nie ukrywajmy, nie ukłamujmy się i w ogóle jak polubiłem budowniczego, tak teraz magicznym trafem nie zmieni na jego temat zdania, jednak im szybciej zdobędę chociaż jedną fabrykę skorpionów, najlepiej dwie sztuki, wiecie, żeby od razu już ulepszoną postawić, tym szybciej będziemy miał cokolwiek. Ej, patrzcie, licznik ile on zostaje. Irerat, okej, okay. Spike trapy, domy, tartaki. Rat in the hebox, tartak, oczywiście. Fajnie, że tutaj ten licznik dodali, chociaż nie będę ukrywał, może on już był tam wcześniej. Nie wiem, tak czy siak. Dobra, plany budowy, dawaj to coś fajnego. Ja mi tyle mogę postawić. Nie jestem, pomysł, że najlepsza inwestycja, ale wiecie, no. Nie mam nic, jak na razie, więc nie będę narzekał na cokolwiek. Teraz jeszcze tylko 70 sekund będę mógł postawić kolejne budynki. Prawdopodobnie. Oczywiście w dalszym ciągu liczymy na fabrykę skorpionów. Albo jakichś innych maszyn, chociaż... No skorpiony są jednak najlepsze. Dobra, krzynka. Stone skin, usuń kartę, zdobędź kartę. Ciężki wybór, nie będę ukrywał. To nawet, ale... No... Nie będę w ogóle zmieniał zdania co do tego, co jest moim priorytetem. No i mamy już armię. Teraz tylko trzeba cierpliwie czekać na moment, w którym będziemy mogli ją wystawić i ruszyć do boju. Co prawda ciężko będzie trochę z przygotowaniem wszystkiego. Ale jeśli sobie będę wystarczająco dużo stone skina i na gromadze skorpionów, to powinno być dobrze. Dobra, jest sens przetasować. Czy sensu. Znaczy szens. Sensu nie. Nie no, godzina naprawdę daje mi się wyznaki tym razem, ale okej. Wielkiego sensu nie było, ale... Nie wiem, czy jest cokolwiek lepszego, co mogę robić. Bo szczerze, na obecny moment nie sądzę, więc po prostu... A, dostawię jeszcze strażnika, co mi tam szkodzi. Dobra. Zboże... Znowu karta budynku i coś po rusku. Znowu, czy tam po jakiemuś tam... Tym razem nie będę na tyle głupi, żeby to po prostu zignorować.
Nie wiem, czemu nie jest przetłumaczone. Więc pozwólcie, że użyję mojego telefonu z funkcją wbudowanego tłumacza. I zaraz zobaczymy, o co tu chodzi. Jest to opcja. Wykryj język. No szczerze, nawet nie wiem, z jakiego to jest. Może to jest ruski czy jakiś ukraiński? Powiem szczerze, nie wiem, będę musiał tego poszukać teraz chwilę. Ale no niestety, dopóki tego nie zrobię, to nie będę wiedział co i jak. Nie wiem czemu po prostu ciągle... Popełniam jakiś kanda, który nic nie tłumaczy. Może spróbuję jeszcze raz, najlepiej będzie spokój. Już było coś z rosyjskiego. Wyświetla losową kartę i umiejętności, coś. O, nie wiem, o co chodzi. Jakieś dziwne coś naprawdę. Wybaczcie tak długo, ale zobaczymy, co to jest. A, zdobądź losową kartę umiejętności. Zmienia budynek na losowy budynek w tym samym rozmiarze, okej. Jest to może najlepsza opcja, ale dobra. Przynajmniej mamy już jasno powiedziane, co to jest i co tym razem. Karta Konami, karta budynku, budynek. Wieża strażnicza, dobra. Ją postawię jednak na tamtej stronie. I teraz oczywiście... Nie, zanim ręce, tak, tak. Tak, i zobaczymy, co mamy. Straż pożarna. Nic takiego wielce przydatnego, ale dobra. No i jako, że nie mam gdzie postawić, to... Po prostu ulepszmy wieżę, niech się nie marnuje. Tam z tej strony w sumie. To będzie już przynajmniej dobra obrona, taka ostateczna. Dobra, mamy dom. I jako, że gram budowniczym, mogę stawiać jedno na drugie, co nawet to bym robił. Wiecie, żeby zaoszczędzić trochę miejsca. Nie jest to może najmądrzejsze, ale przynajmniej będzie ok. Jest skorpion. Wiem, że może nie jest to najmądrzejsze, ale wolę już stawiać skorpiony właśnie na tą stronę. Tę stronę, prawidłowi. Ale rozumiecie, o co chodzi, dobra. Po prostu szykując się na ewentualne jakieś tam akcje, które będą potrzebne. Właśnie kartę proszę przywrócić za połowę złota. Wodę tego śmiertnie, no oczywiście, że proszę przywrócić za połowę złota. I teraz mam stone skin, który jeszcze jest za wcześnie, żeby go brać moim zdaniem. Poziom przywódcy. No i mamy już chyba wystarczająco tego. Cztery budynki na każde przemieszanie. Więcej nie trzeba. Wiecie, wystarczająco spora szansa na to, żeby trafić na jakieś sensowne, porządne rzeczy. A jednocześnie nie jest jakoś tak przesadnie wzięte, dobra? Młyn wodny, który przyspiesza, dobra, wezmę. No i mur. Co prawda wyprzedał mi się całkowicie, ale nie będzie źle. Jeśli uda mi się zdobyć jednego odpowiedniego doradcę za postawienie muru, to będzie nawet idolo, bym powiedział. Oczywiście, o ile go dostanę. I o ile mi się trafi w końcu, to na to czekam. Póki co, ile jeszcze? Niedługo. Dobra, jeszcze na wszelki wypadek jednego takiego tam prześlę. I miejmy nadzieję, że sobie poradzą. Okej. Młyn wodny. Małpka. Przemieszać.
jakim cudem drugi raz nie dostałem muru? No tak, ja jestem idiotem, przy mnie nie było ostatnio muru, nie kupiłem muru. Ta godzina naprawdę jest nie odpowiednia dla mnie. Zdobądź kartę, usuń kartę. O, to było fajne, ale kurzające, tartak albo usuń kartę. Powiedzmy, że tartak lepszy. I okej. Wszyscy tam wracać. Zostaje tutaj tylko skorpion. I jak już wcześniej mówiłem, chciałbym jak najwięcej ich tutaj nagromadzić, więc też robię w ten sposób, że drugi tutaj, a resztarni tam. Chociaż nie wiem, czy jest to mądre rozwiązanie. Ale nie to oceniać. Dobra, teraz przetasować. Mamy tyle kart. Ulepszy tartak. Resztę zobaczymy, co dostaniemy za budynki za to. Wieża, straż pożarna i ratny box. Dobra, to tak. A wieża niestety tutaj, bo innych miejsc nie ma. Tym samym oficjalnie mogę skorpiony przesłać na tamtą stronę, bo dwie wieże, jedna ulepszona, druga nie. No, raczej sobie poradzą przez jakiś czas. Dobra. Karty produkcji. Dobra, wynajmij tartak. Jeśli chodzi o karty produkcji. Co innego mogę powiedzieć niż... Po prostu pracuj ta nad skorpionami. Nawet ich mam ich nie używać od razu, co przynajmniej będą. Nie jest aż takie dobre. Kojarzyłem, ale okej, okay, legendarne karty jakie. Rebusz, biblioteka, pokarm. Lepszy kart nie ma sensu. Więc dobra, niech będzie w ten sposób. Szczurów już nie mamy, więc nie będę zapychał sobie talii póki co tym wszystkim. Też dobra, lepiej może zapychać tym talię niż potem narudzić, że nie mam ich, kiedy są potrzebne najbardziej. Tak, sytuacja jest kiepska, więc lepiej niech oni wracają na tamtą stronę. Prawda, to fala siódma, nie 11, więc jeszcze idą szczury zmumifikowane, czy jak to zwał. A nie łasice, czy co tutaj to jest, nie wiem jak to się nazywa ta wersja, powiedzmy tutejsza właśnie tych przeciwników. Chyba nie ma o czym mówić, to nawet nie jest potrzebne jeszcze. A z drugiej strony tam też to szczególnie potrzebne nie jest. Kto wie, jak to się okaże ostatecznie. Dobra, Sonskin. Nie jest to może najlepszy wybór, ale mam tu już nawet nie, nawet po każdą grupkę no, zgromadzoną, więc... Okej, dom. Można ulepszyć, super. Młyn wodny można ulepszyć, super. Na te rzeczy nie ma miejsca, trudno. Jest to najlepsza decyzja, ale dobra, stąd skin, jak się trafił, nie było nic lepszego, jeśli się nie mylę, to niech będzie. Kapatulta i murek. Straż pożarna oczywiście. I mamy niby dwóch szczurów. Okej. Okay. A co, w takim razie idziemy tu. Szybkie przetasowanie. Stawiam murek, żeby nie było stawiony głównie na zniszczenie. A przynajmniej będę miał już później gotowe. 10% więcej złota zarabiam, super. Dobrze, przynajmniej tyle. Jak się tam zniszczy mur, to będzie można już się zająć resztą. Póki co jak tam skorpiony. To się robi. Ja nie będę tego żałował, że zrobiłem w ten sposób, a nie inny, no ale cóż. Ja o tej porze już logicznie nie myślę, więc bez przesady z krytykowaniem mnie za te ruchy. To jest tylko, że następna fala się zbliża. Tak, to jednak chyba był błąd. Zaczęła się kolejna fala, oni dopiero teraz to rozwalili. Na szczęście fala dziewiąta, więc jeszcze sobie poradzą. Bez większych problemów. O ile z jakimikolwiek w ogóle. No ale i tak.
Nie było to szczególnie rozsądne z mojej strony. Dobra. Skrzynka. Stone skin, usun kartę, domek. Nie jest najmądrzejsza decyzja, ale stone skin oczywiście. I teraz tak, farma. Nawet nie wiem co jest, power keg. No niestety nie ma miejsca. Oczywiście, jeśli mógł to naprawić, to byłoby może miejsce, ale nie trafiło się nic, co i tak bym chciał. Teraz tak, tu mam kilka... Lepiej ich wzmacniać, póki jeszcze ich mam. Aha. Co? O, aha. Wow. Dobra, mniejsza z tym jest decyzja, albo ściana. Albo trzy racizeny. Ten racizenów, szczerze. Niestety podczas następnej fali przychodzi jakiś szczur z banerem, flagi czy coś. Sytuacja wygląda poważnie, więc nawet nie będę czekał. Oczywiście doradca jest jeden do wszystkich kart. Oczywiście. Co to w ogóle za słowa? W tej sytuacji nie ma nic lepszego niż to. Wow. Nie, no może nie jest najlepszy ten doradca, ale przynajmniej coś sensownego, dobra. Jakaś dobra karta, procesz. Coś takiego kości, stone skin. Tutaj mamy już dwa stone skiny, więc teraz bym chciał po prostu chociaż ich trochę wspomóc. Nie wiem, czy to mądra decyzja, ale no. Po prostu bym to chciał, więc... Nawet jeśli mam potem tego żałować, to... Proszę bardzo. To jest to? Chyba, że źle zrozumiałem co i jak, ale okej. Wybuchowa zaraza eksploduje w miecie wszędzie. Jest ten wróg? Jeśli tak, to naprawdę źle musiałem zrozumieć, co tam było napisane. No co dziwić, godzina na pewno stępiła moje zmysły. Tego nie klientów, też nigdy nie byłem w Tesla. No ale bijta zabijca! No są odporne, co chodzi na takich szczurów. Czyli dobra, dwa pancerze wystarczy. Okej, okay. Co my tu mamy? Więcej życia, rozszerzenie terytorium, ulepszenie. Więcej życia. Lepszej rzeczy i tak nie wymyślę teraz, więc okej. Okay. Drodce od budynków, umiejętności albo ekonomicznego od budynków. Plus dwa do precyzyjnych, kiedy buduję budynek. Fajnie, tylko... No tak jakby trochę już na to za późno. Tak czy jak jednak zobaczmy co my tu mamy. Dobra, pierwszy dom, super. Po drugi klasztor. Od razu ulepszamy klasztor. I na później jeszcze to. Niech będzie, dobra. Teraz tak, mamy skorpiona. I sklep. Dobra. W tym wypadku bierzemy wieżę. I niech będzie co. Może nie teraz, ale ogólnie się na pewno przyda. Wieżę jestem skłonny postawić teraz w tym miejscu. A niech będzie nawet. Byleby tylko była jakaś obronka lepsza. Zobaczymy przy okazji co mamy tu. Boks ulepszony, super. Więc nic tak niczego nie osiągniemy. Orki nawet jeśli są potrzebne po to, żeby więcej sobie zarobić na tym. Teraz tak. Teraz jak to działa? Chyba tylko przyspieszę strzelanie. No pewnie nie jestem. Dobra. Nawet jeśli to nic nie pomoże, to okej. Dobra, karta jakaś fajna. O nie. Kartę domu, super, albo stone skin. Stone skin fajna rzecz, ale nie sądzę, żeby teraz miał być tym, co nas ma uratować. Więc wolę nam takiego doma zdobyć. Dobra. To tak, to tak. Chociaż tutaj też by się przydało jakieś pewnie wsparcie. A może to jest błąd, że zostawiam tutaj, ale... Czy ja wiem, tutaj mamy taką armię, tutaj mamy po prostu... Jakby to nazwać, no... Nie brakuje mi słów, żeby konkretnie nazwać to miejsce, ale... No właśnie, ciekawe co się stanie z tym. W sumie tak to mi nie było do niczego potrzebne, więc wiecie, no...
Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, klasztor jest dostępny, super. Mam strasznie mentalny deck swoją drogą. Prawie żadnych kart. Ale dobra, nawet jeśli ich nie mam, to tak czy jak usunę zboże. Daję trochę może zysku, ale no wymaga szczury do obsłużenia. A nie ukrywajmy, nie okłamujmy się, jestem w sytuacji, w której szczury są potrzebne do czegoś innego. Dobra. Żeby nie było jednego tutaj. I teraz jednego tam, znowu. No i zobaczmy, jak to dalej będzie. Chyba nadciąga wróg i piu. Szkoda, podchodzą nawet z blisko, ale jaka porządna srywa. Ja nie pamiętam, skąd mam, znam to słowo, czy tam skąd, czemu tego wszystkiego używam, ale mniejszy. No po prostu potężny piu, jedno wielkie we wrogów. I po problemie, dobra. Stone skin. Tutaj mam stone skin na dwójkę, większość tutaj, niektórzy mają jedynkę, inni mają zerówkę, więc tak. Super, ser, ser. Patrzmy w ten sposób, jakie budynki mi zaoferują. Wieża strażnicza, super. To tutaj trzeba ulepszyć. Trebusz, fajna sprawa. Sklep z serem, fajna sprawa. Tylko, że tego nie mogę użyć. Dobra. Garncarstwo. Na wypożyczenie oczywiście idzie straż pożarna. Jak sytuacja ogólnie? Tutaj mamy armię dobrze wyszkoloną, to mam dużo ich, ale nic więcej. Zobaczymy. Zobaczymy, do kiedy wytrwamy. Aha. Ale i tak wydaje mi się, że jest ciekawa rozgrywka. Chociaż zdecydowanie muszą zacząć rzucać jakiekolwiek te zmiany, powiedzmy. W poziomach trudności. Pewnie większość z was tak się już strasznie nudzi tym, co pokazuje. Dobra, boss idzie z tej strony też. Tutaj nawet nie dotarł, tutaj niestety dotarł, czyli okej, teraz skorpiona jakiegoś się będę miał, to może tu nawet dam. No, niech będzie, że dam tutaj tak jak z chwilą wspominałem. Okej, co tu mamy? Trzy losowe budynki, legendarna karta albo ulepszy kartę. Super, bardzo super, nawet, ale nie ma miejsca, więc nie będzie to. I co to za budynki? U. Nawet nie wiem, co to do końca jest, ale... Dobra, jakaś nowa fabryka. Gildia budowników. Super. I wieża płomieni. Okej, zdobędę miejsce, to teraz zostawiam. Ale zanim zdobędę miejsce, to czasu minie. I powiem szczerze, nawet worki mogę usuwać. Wiem, że one są jednorazowe i to tak trochę marnowanie, ale... No. Po prostu pousuwam, bo nie czuję potrzeby, żeby je mieć. O, jest kolega. Dobra, się zmieniło i co to jest? A, domek tym razem się trafił. Dobra. Flame tank. Nie wiem, co to ma być. Wiem, że drogie i że w sumie fajnie byłoby zobaczyć. Więc bierzemy. Nie trafiło się niestety. Trafiło. Ale mam jedno wolne miejsce, potem co się przekształci w domek czy coś innego. Teraz dawać szybciej. Po tej fali chyba to zrobię. Nie jest to może najmądrzejsza decyzja, patrząc na to, że tu mamy pełno tych wież, które jakoś tam chronią ten teren, ale no nie mogę polegać na jednym murku. Kiedy jak on padnie, to do widzenia. Tak padnie, co on, co jeszcze mamy? Właśnie. Tak, malutką mini rzeczek i tyle, dobra. Skorpion tym razem idzie tutaj. Fajkot tutaj. Żeby obie armii były w miarę przygotowane. Każdy co prawda całkowicie innego typu, ale no. Zostawiamy. Powiem przywódcę, ale koszt budynków nie. Losowa bliska karta budynku. Nawet nie wiem, co to do końca. Teraz się może zobaczyć. Dobra, złoto, usuń kartę. Dom, oczywiście, że dom. Na obecny moment nie ma nic, co mi się bardziej przyda do domu. No. Oddaję trochę szczurów do roboty, ale niech będzie. Wow. Bonus życia do wszystkich tych wszystkich ścian. No cóż. Nie wiem, co nawet mam na ten temat powiedzieć. Moim zdaniem super i tyle.
zdecydowanie łatwiej będzie przeżyć dzięki temu. Pomijając kwestię, że samo w sobie przeżycie może być teraz sporym wyzwaniem. Ale dobra. Swoją drogą więcej ścian chyba nie chciałbym dawać. Wiem, że może to być ciężkie, patrząc na to, że mam takie rzeczy, ale niech i tak będzie. Dobra. Mamy kamieniarnię, czy jakoś tak to się chyba nazywa. Więc nawet nie ma co tego ruszać więcej. Po prostu jest dobrze. Ja nie mam teraz ile? 480 życia podstawowe, ale jeszcze potem można je poulepszać czy coś. Okej. Okay. Stone skin i wybuduj dom. Stone skin. Przy okazji mogę fabrykę postawić. Nie wiem czy chcę, ale w sumie chcę. Żeby mi zobaczyć coś ciekawego. Oczywiście jako, że mamy nową fabrykę, to mamy kolejne też szczury. Tylko nie ma kaski na to, żeby je zrekrutować do armii. Powiem szczerze, chyba pójdą na tą stronę. Bo jakoś tutaj się lepiej trzymają. Chociaż teraz się dużo lepiej trzymają. Dawaj te łurki. Mam jednego, co przyspieszy produkcję tego czegoś, żeby zobaczyć chociaż jak to działa później. Reszta niech na razie do widzenia idzie. Pożyczamy oczywiście straż pożarną. I zdecydowanie, jeśli trafi mi się coś, co pozwoli mi łatwo zarabiać, będę musiał z tego skorzystać. I jeszcze jedna rzecz, mam tą gildię budowniczych całą, ale chyba z niej zrezygnuję. Niby to też mógł zrezygnować, bo nie jest jakaś szczególnie porządna, potężna, więc... No. Dobra, jest jeszcze jeden tutaj, chociaż... Wiecie, wolę, żeby ginęli pajkraty niż skorpiony. Powiem szczerze, i tak nie wiem, czy zginął skorpion, czy pajkrat. Dobra, legendarna karta. Stone skin. Jednorazowego użytku, czy można tego to przykładać i daje, tak? Flame tanki. Więcej flame tanków, dobra, nie. Worki oczywiście, że nie. Czy jest cokolwiek, co warto ulepszyć? Dobra, to mogę ulepszyć i tyle. Żeby, wiecie, mieć trochę chociaż lepsze zarobki. To jest tak. Co tu się trafiło? Fischery, nie. Losujemy domek albo coś lepszego. Dobra, super. I teraz flame tank. To miejsce. I coś mówi, że mogę przegrać przez to, że właśnie pieniędzy brakuje. Ale zobaczmy, co my tu mamy. Greenland nie. Kowal byłby Scorpion Factory. Ale czy tak naprawdę go potrzebuję? To bym dawał dwa skorpiony, a teraz dostaję po jednym. Nie, jest wystarczające i tak mam trzy różne faktorie. Trzeba będzie przetestować, a testowanie ich raczej nie będzie tanie. Dobra, odpuśćmy to sobie może na obecny moment. Przy okazji jakieś fajne karty? Łowisko... No. Stone skin. Jakoś tam mam chociaż artylerię jakąś dobrą, to niech idzie tutaj. Pajkrat oczywiście, że tam, bo jakby inaczej. Tutaj wcale dużo tych pajkratów też nie ma. Dobra, tą stronę trzeba się teraz mocno zainteresować. Ona właśnie pada tam. Trzymajmy się w miarę dobrze. Więc tak, odbieramy szybko maszyny. Wow, dobra. Widzę, że już to ma bardzo duży zasięg, podobnie jak te całe skorpiony. Więc idziemy tak, tak. Stone skin, dom albo kasa. Wiem, że może to dla was być wielka głupota i takie, ale dlaczego? No ale jednak. Nie będę was okłamywał teraz, kasy potrzebujesz nad to. Chcę mieć tylko kasy, skorpionów i wszystkich innych rzeczy też, ale kasy chyba najbardziej, więc... Na obecny moment pozwólcie, że się skupię właśnie na przygotowywaniu armii. Tyle. Dobra, kolejny dawaj to. Przepiszemy wszystkie fabryki ponownie. Jeśli tego nie zrobimy, to zaraz tutaj czeka nas nieprzyjemne dosyć spotkanie. Serio, znam się tylko. Nie, dobra, już zaraz przebuduję chyba. Proszę ci, gro. I tak już mógłbym przełożyć armię, ale zanim na tym dojdzie, to minimum nad. A przynajmniej tyle.
Już widzę, że jedyną zaletę tej katapulty, taką poważną, że mi ogłusza przy swoich atakach. Dobra, flame tank, ten cały i skorpion. Mogę puścić na jeszcze tego flame tanka. Okej, dobra, czyli on podpala. Nie powiem, czy to jest dobra, czy zła maszyna, ale już widać, że fajne. Więc dobrze. Znaczy, że było złoto, robi mi 50% dokładności ataków dystansowych przez 120 sekund. I tak złota nie mam dużo, więc dużo nie stracę na tym. Okej, poziom przywódcy nie, stone skin, zdecydowanie. Teraz nic lepszego niż stone skin się trafić nie może. Okej. Rent oczywiście, co? I chociaż wiem, że tam tutaj sytuacja wygląda kiepsko, no i chociaż jedną katapultę dorzucę na tą stronę, rozumiecie? Mam nadzieję? Nie, okej. Nie ukrywam, idzie przyzwoicie nawet. Chociaż no, dla mnie zawsze jest przyzwoicie, więc jakoś powinniście przywyknąć, że gra potrafi być totalnie przegrana i mówię, no jest świetnie, jest dobrze. I tyle. Okej, więcej worków na razie może lepiej nie będę odbierał. Dobra. No i niech się dzieje wola nieba. Tam w sumie z tym razem wola pustyni, bo w sumie jesteśmy na pustyni w ogóle. Dobra. Może bym skończył z tym. No to już szczury się skończyły. Chyba trzeba będzie jednak poszerzyć granicę trochę, czy tego chce, czy nie. Niestety na to wygląda. Dobra. Jeśli po prostu nie znajdę się innego sposobu na generowanie szczurów, no to trzeba będzie. Bossuj idzie na tamtą stronę, karta, domek, stonski. Nie bossuj tam gdzie. To zdecydowanie stonski nam muszę im dać. Jakieś karty mam tutaj ciekawe. Ser, stonski, rent. Szczerze tego renta może nawet wyrzucę. Ja lepiej wyrzucę, bo później będę się wkurzał, że straż pożarna nie działa, kiedy jest potrzebne czy coś. Dobra, mur obronny. Oczywiście się nie trafił. Najgorsze w tym, że nie mogę w sumie przetasować. Jak przetasuję, to stracę złoto, które jest teraz cenniejsze niż takie przetasowanie. Nie, w sumie farma. Może być nieopłacalne, może niektórzy będą sądzić, że nie powinienem, ale czuję, że ta farma może być moją ostatnim nadzieją na zarobek jakiś sensowny, dobra. Idziemy tak, teraz farma. To będzie pewnie też wielki błąd, ale niech już będzie, w ten sposób dostanę trochę szczurów. Skonstruuję budynek. Usunę do szczurów, nie dostałem nic, super. Super. Dobra, ognista wieża przynajmniej widać, że trochę działa. Szybciej. Gincie pajkraty czy coś, bo chcę flame tanka tutaj postawić na obronę. Rybie trochę, ale głównie jego zaletą chyba jest to, że on podpala właśnie. W sumie teraz straż pożarna, powiem szczerze, już się naprawdę przydała. Chyba tylko, że to tak często ginie. No dobra. Dobra, coś mi mówi, że tutaj nie padną. Jak upadną, to tak. Chyba pora w sumie usuwać pomału. Ich. Pajkraty jeszcze zostawię, jak w takim stanie mięsa armatniane. Ale oni już nie są potrzebni, zdecydowanie. Ta dwójka się nie ruszy, bo czemu, po co, na co, za co? Dobra. Wtedy wszyscy tutaj nie dostaną stąd skina, więc w takim wypadku idzie na tą stronę. Wolę, żeby dostało więcej, ale nawet jeśli tam nie jest aż tak potrzebny, niż mniej, kiedy mógłbyś to przydać. Dobra, nie wiem, co z takiego płyty gadam. O, kulta do odebrania. Do odebrania jeszcze skorpion. Niech sobie poczekają, na razie muszę, wiem, czyli tego tanku postawić. Czas przetasowania 3 sekund, 20 mi szczurów, no dziękuję bardzo. Gro. Legendarne, nic, no, lepsze karty.
Nie ma sensu. A to zdecydowanie ma sens, dobra? Tak. Ile tu mają cię katapult? Jedną. Dobra, tu tak. I teraz tak. I dobra. Super. Zabawa w klikaniu klików. Żeby było jakoś bardzo potrzebne, no ale jednak. Okej. Kapatulta tutaj. Na tą stronę spokojnie też postaram się coś załatwić. Tyle. Przy okazji motylki bardziej świeciają. Dobra, flame tank, bo tutaj z tego co zauważyłem popadł. Więc tak. Murek obronny. Widzę, że flame tanki nie są zbyt dobre, mogą mordować moich. Okej. Domek. Nie wiem czemu tego zdecydowałem, bo mam teraz, skoro mam teraz sporo szczurów, ale okej. Jakiś event. Czyszczy kawki, okej. Gildia budowlańców, tak. Czyszczy kawka na to, tak. Mam jakiś budynek, który nie jest mi szczególnie potrzebny. No niestety nie. I nie będę ukrywał, teraz sytuacja wygląda fatalnie. To mogę sobie przebudować. A tak nic lepszego z tym nie zrobię. Niech będzie, że dla odmiany... No! Halo, czołgę. Coś tego nie dostanie i tyle. Dobra, mam dwa domy przy okazji. Patrzcie, wolne miejsce tu jest. Okej. Akurat na domek drugiego poziomu. Okej. I teraz tak, skorpion. Szybko tu. Jakieś inne jeszcze do dobrania? Nie. Ale tak. I tak. Tak. I od razu też zarzucę to, bo jednak nie okłamujmy się, katapulty są super. Boże, tylko jak właśnie się podpali też moja... Aha. No i tak po prostu padł. Bo teraz został mi dobra zmysł. Jakiś nowy wróg. A, dobra, ponoc strzela. Dziwne, że jest tak jako nowe, bo z tego co kojarzę, coś miałem z tym czynienia. Ale dobra, to mogło być jeszcze przed resetem. Nie jest dobrze. Może chociaż jedno ulepszenie, nie. Myślę, że nie dostanę ulepszenia fabryk. No po co? I po mnie, prawdopodobnie zanim cokolwiek dojdzie, co mnie milion lat. A oni są już tu teraz, w tym momencie i tyle w temacie. Flame tank, tylko co on zdziała w takim momencie. Niestety, tym razem zaspałem po prostu okazję i zamiast przesuwać chociaż część wojska wcześniej, co... Doprowadziłem do tego, do czego doprowadziłem, ale dobra, gra udana, tak czy siak, sprawdziliśmy. No, moim zdaniem ciekawe bardzo jednostki dla budowniczego. I jeśli ostrożnie będę do tego podchodził, to moim zdaniem spokojnie możemy nawet zwyciężyć już w następnym spotkaniu z budowniczym. Poza tym jakieś nowe... Tutaj, jak to się nazywa? Karty. Plus 2 do obrażeń budynku bojowego, minus 1 mieszczur. Powiem szczerze, super. Dostało do obrażeń budynków bojowych w jednym zasięgu, super. Czy w ogóle po prostu prawo-lewo. I kolejny, który zwiększa. No, powiem szczerze, fajne. Fajna strategia po prostu na obwarowanie się właśnie tymi wieżyczkami, żeby one milion obrażeń biły. Fajne. Ale to sprawdzimy już może kiedy indziej. Na obecny moment to tyle. Dziękuję wam bardzo, no i mam nadzieję, że wam się oczywiście podobało. A ja prawdopodobnie lecę do nagrywania kolejnych odcinków na zapas, skoro i tak się wrzuca jeden na ruski rok czy coś. Dobra, więc tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.